Bardzo chciałabym Państwu polecić film Boylesk w reżyserii Bogny Kowalczyk. To jest dokument, którego bohaterką jest najstarsza polska drag queen, Lula La Polacca. Postać fascynująca, niezwykle barwna, pamiętająca jeszcze czasy Powstania Warszawskiego. Ale to, co mnie najbardziej, oprócz samej Luli, w tym filmie urzekło, to jest sposób, w jaki reżyserka portretuje swoją bohaterkę. Bo to jest właściwie portret intymny Luli. Oczywiście oglądamy ją też w trakcie występów scenicznych, ale ten ton, który dominuje w tym filmie, to jest taki ton niesłychanie prywatny, pozbawiony jakiejkolwiek sensacyjności. A przy okazji, no to, co się z tego filmu wyłania, to jest jakiś rodzaj pochwały, otwartości, różnorodności, tolerancji. Także film, który ma wiele warstw, przekonajcie się zresztą Państwo sami.